Więcej zachorowań na COVID-19 niż w miniony weekend odnotowano w Podlaskim tylko dwa razy, 12 i 18 kwietnia. Ostatnia sobota i niedziela przyniosły informację o kolejnych 25 pozytywnych wynikach testów. W sobotę było ich niewiele, zaledwie 4, ale w niedzielę służby wojewody poinformowały o 21. Żadne z zachorowań potwierdzonych testem nie wystąpiło w Suwałkach. Tutaj od początku epidemii tylko 4 osoby zachorowały na COVID-19. W mieście i powiecie suwalskim nie wykonywano masowych testów, tak jak na Śląsku czy w kilku innych miejscach w kraju. Wiadomym jest jednak, że wiele osób przechodzi zakażenie koronawirusem bezobjawowo. Od 30 maja nie ma już obowiązku noszenia maseczek i wielu mieszkańców miasta ochoczo pozbyło się ich z twarzy. Wielu jednak zapomina o obowiązkowym wciąż dystansie, jaki powinniśmy zachować na ulicach czy sklepach. Noszenie maseczki nie jest łatwe w okresie letnim, ale jeśli przechodzimy zakażenie bezobjawowe, to osłona ust i nosa ochroni napotkane osoby przed infekcją. Jak podaje WHO, drugim kluczowym czynnikiem jest dystans. Dwumetrowa odległość znacząco redukuje ryzyko zakażenia. W sklepach coraz rzadziej korzystamy z rękawic czy dezynfekcji dłoni, zapominając o własnym bezpieczeństwie. Życie w dużej mierze wraca do normy sprzed marca bieżącego roku. A szkoda. Miejmy nadzieję, że nie dane nam będzie wkrótce znosić konsekwencji aktualnej niefrasobliwości.